Dzisiejszym odcinkiem chciałabym rozpocząć nową serię, którą będę Wam proponowała co jakiś czas. Nie będzie ona dotyczyła filmów. Skupimy się w niej na festiwalach i przeglądach filmowych, które poznając polską kulturę, warto znać. Będę chciała przybliżyć Wam też historię kilku polskich kin, ale po kolei. Często pytacie mnie i swoich nauczycieli, jakie ciekawe imprezy i wydarzenia odbywają się w Polsce w poszczególnych częściach roku. Bardzo proszę, dziś poznamy jeden z moich ulubionych festiwali filmowych, czyli Millennium Dogs Against Gravity, znane wcześniej także pod innymi nazwami. Dla mnie to bardzo ważny festiwal, bo od 2 lat mam przyjemność być ambasadorką jego katowickiej edycji. Mam nadzieję, że dobrze wypełniam swoją rolę i to się na razie nie zmieni. Warto także wspomnieć, że w 2023 roku właśnie na katowickiej edycji festiwalu wręczono Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Ta nagroda została przyznana po raz pierwszy i jury tej nagrody wybrało najlepszy film, który podejmował tematykę ekologii, ochrony środowiska i roli przyrody w życiu człowieka. O tę nagrodę walczyło 6 filmów dokumentalnych z całego świata. Były to film Nie na miejscu, Matter Out of Place, Dwayne Lee Johnson kontra Monsanto, Into the Weeds, Dwayne Lee Johnson vs. Monsanto Company, Pustelnik Strik, The Hermit of Trick, W zgodzie z naturą, Wildlife, Czekając na przypływ, Against the Tide i Pieśni wielorybów, Whale Nation. Ja jako zapalona ekolożka mam wielką nadzieję, że nagroda zostanie wręczona także w kolejnych latach, być może już nie tylko na śląskiej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, może taka nagroda pojawi się także w innych miastach. Millennium Dogs Against Gravity to festiwal filmów dokumentalnych, a udział możecie w nim wziąć, jeśli zawitacie do Polski w maju. Pierwsza edycja pod nazwą Warsaw Dog Review odbyła się w 2004 roku i była właściwie przeglądem, a nie festiwalem. Od 2005 roku festiwal nosił nazwę Planet Dog Review. W 2015 roku zmienił nazwę z Planet Plus Dog Film Festival na Dogs Against Gravity Film Festival, a od 2016 jego nazwa to Millennium Dogs Against Gravity. Trochę to skomplikowane, wiem, ale przecież wystarczy zapamiętać tę ostatnią nazwę, która obowiązuje dziś. Organizatorem festiwalu jest firma Against Gravity, a współorganizatorem Fundacja Oko na Kino. Od lat mecenasem i fundatorem głównej nagrody jest Bank Millennium SA i tak wyjaśnia się tajemnica, dlaczego słowo Millennium stało się członem oficjalnej nazwy festiwalu. Millennium Dogs Against Gravity to festiwal odbywający się równocześnie w kilku, obecnie dokładnie 7 polskich miastach, a od kilku lat można w nim brać także udział w formule online. Ta zdalna, internetowa wersja zaczęła być organizowana w związku z wybuchem pandemii COVID-19, ale tego się pewnie już domyśliliście. Pandemia się wprawdzie skończyła, ale organizatorzy, na szczęście, nie zrezygnowali z tej doskonałej możliwości popularyzacji festiwalowych projekcji i zdalny festiwal pozostał z widzami na dłużej. Pierwsza hybrydowa edycja odbyła się w 2020 roku. W edycji, o której mowa, czyli w edycji 17, uczestniczyło ponad 170 tysięcy odbiorców, co uczyniło festiwal największym festiwalem filmowym zorganizowanym w historii Polski. Program festiwalu to bardzo różnorodne filmy traktujące o ważnych społecznie sprawach. Właściwie każdy znajdzie tu coś dla siebie. W programie co roku znaleźć można filmy poruszające aktualne problemy współczesnego świata. Politykę, tematy międzykulturowe, ekologię, wpływ mediów na życie człowieka, technologię, psychologię, naukę, sport, sztukę, architekturę i modę, a to tylko początek. Każdy rok to także filmy związane ze znanymi ludźmi.
Ja w ostatnich latach dzięki festiwalowym pokazom dowiedziałam się więcej o Wernerze Herzogu, Dalai Lamie i wielu innych, którzy odmienili losy ludzkości. Festiwal co roku ma jakąś myśl przewodnią. W 2023 roku hasłem edycji było nie bądź obojętny, nie bądź obojętna. Dlaczego takie hasło? Pozwólcie, że zacytuję fragment ze strony festiwalu. Hasło nie bądź obojętny odwołuje się do słynnych słów Mariana Turskiego, które stały się także hasłem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanym przez Muzeum POLIN. Te słowa korespondują z misją Millennium Dogs Against Gravity oraz prezentowanym na festiwalu od lat programem filmowym. To wyraz wartości, które towarzyszą festiwalowi od początku istnienia, uważności i wrażliwości, także językowej, na otaczających nas ludzi. No ale festiwal to ludzie, warto zatem wymienić nazwisko Artura Liebharta, który jest dyrektorem i założycielem tej niezwykłej imprezy. Liebhart w 2013 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2021 roku został nagrodzony paszportem polityki, przyznanym po raz pierwszy w specjalnej kategorii kultura zdalna. W związku z tym, że osoby, które mnie teraz słuchają, pochodzą pewnie z różnych krajów, trzeba nadmienić, że Millennium Dogs Against Gravity jest członkiem Dog Alliance, wspólnej inicjatywy 7 kluczowych europejskich festiwali filmów dokumentalnych. Poza naszym Millennium Dogs Against Gravity do inicjatywy należą Copenhagen International Documentary Festival, Doc Leipzig, Hilava International Documentary Film Festival, Festival International de Cinéma de Marseille, Vision du Riel i Doc Lisboa. Na koniec pewnie powinnam wymienić różne nagrody, które festiwal otrzymał, ale myślę sobie, że i tak byście ich nie zapamiętali. No, może poza jedną. W 2019 roku Millennium Dogs Against Gravity zostało umieszczone na liście 25 najbardziej cool festiwali filmowych na świecie. Lista jest tworzona przez Movie Maker Magazine i takiej rekomendacji mam nadzieję nie będziecie mogli się oprzeć. A jeśli myślicie sobie, że nie lubicie filmów dokumentalnych, to odrzućcie tę myśl czym prędzej. Millennium Dogs Against Gravity to takie filmy, które wcisną was w fotel i o których będziecie chcieli rozmawiać jeszcze długo po wyjściu z sali kinowej. Czekam zatem na was w maju w Polsce, a konkretnie w Katowicach, czyli jednym z festiwalowych miast. Do zobaczenia na Millennium Dogs Against Gravity. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee 2 albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.